Siemacie. W dzisiejszej recenzji podejmiemy temat słuchawek dokanałowych, całkowicie bezprzewodowych, ponieważ takie akurat w tym sezonie na rynku zdecydowanie zaczynają dominować. Jest ich coraz więcej, jakość tych słuchawek też rośnie, co udowadnia nam nasz dzisiejszy kandydat, dokładniej Piaton Bolt. Bez zbędnych ceregieli przejdźmy do szczegółów. Przechodzimy do dalszej części recenzji. W zestawie znajdziemy oczywiście krótką instrukcję obsługi. Pełna jest na stronie producenta. Dowiecie się z niej pełnych opcji, jakie posiadają słuchawki. Mamy też oczywiście kartę gwarancyjną. Trzy dodatkowe pary gumek oznaczone różnym kolorem. Pomarańczowy, czerwony, żółty w zależności od wielkości. Kabelek USB do micro USB Piaton. Tutaj mały klaps Ci się należy, ponieważ wszyscy już stosują USB-C. Oczywiście pudełeczko, też nie pełne, bo nie będę Wam pokazywać tego rozgrzebanego pudełka. Mała uwaga, Piaton zabezpiecza całość taką gąbkową, gumową, w zasadzie gumowaną matą. To jest bardzo miła niespodzianka, bo widać, że Piaton dba o swoje produkty w sposób nadzwyczajny. Słuchawki są dość spore, ale zadziwiająco wygodnie leżą w uszach. Na pewno na plus zaliczymy takie haczyki, które znacząco poprawiają mocowanie słuchawek w uszach. Nie mają te oczywiście tendencji do wypadania nawet podczas biegu. One się ładnie trzymają uszu, więc z tym nie powinno być najmniejszego problemu. Stacja dokująca, będąca jednocześnie powerbankiem, posiada tutaj w środku takie trzy magnesiki. Nie wiem, czy je widzicie. Dzięki temu słuchawki naprawdę bardzo fajnie się trzymają tej stacji dokującej. Nie ma problemu, żeby je tam wcisnąć. Sam ten powerbank, co ciekawe, jest jednocześnie też i głośnikiem, ale niestety jego jakość określam raczej na kiepską. Sam telefon gra dość podobny, generalnie szału nie ma. Właśnie, więc żeby użyć tej stacji dokującej jako głośnika, słuchawki muszą być łączone, podłączone do telefonu i schowane tutaj do pudełka, bo inaczej to grać nie będzie. Na początku się dość zdziwiłem, bo nigdzie nie było informacji na temat tego, jak tą magię tutaj uczynić. Dopiero strona Piatona pomogła. Tak jak widzieliście też po słuchawkach, wyjmiemy je po raz kolejny. Słuchawki mają tutaj całkiem sporo styków. One tutaj widocznie służą do komunikacji z tym głośniczkiem oczywiście. Krótkie naciśnięcie klawisza power w tej stacji dokującej wywoła nam stan naładowania akumulatora, jak też i stan ładowania aktualnych słuchawek. W momencie, kiedy te diody nie będą się świecić po naciśnięciu, znaczy, że słuchawki się już naładowały. Połączenie Bluetooth tych słuchawek sprawia wrażenie zadziwiająco dobrego, jak na taki typ słuchawek. Dotychczas większość konstrukcji, z jakimi się spotkałem, niezależnie od ceny, miało na tym polu większe lub mniejsze problemy. Test tak zwanej przeze mnie przeciwległej kieszeni słuchawki zdały śpiewająco. Test ten polega na tym, że źródło, czyli najpewniej telefon, wkładamy do przeciwnej kieszeni niż słuchawkę będącą słuchawką master. W tym przypadku jest to prawa słuchawka, która łączy się z telefonem. Więc jeżeli mamy telefon w lewej kieszeni, słuchawkę w prawym uchu i spojrzymy się w prawo, większość słuchawek tego typu będzie rwać, będzie to niestety przypadłość tego typu konstrukcji ze względu na dziwnie malutkie anteny. Tutaj Piaton sobie poradził, bo stworzył coś nowego. Obsługa tych słuchawek. Gdy już poznamy wszystkie opcje, nie powinno być najmniejszego problemu. Co prawda na początku jest troszkę nieintuicyjna, ale z czasem da się do niej przyzwyczaić. Od frontu każdej słuchawki, gdy siedzą w uszach, znajdziemy dobrze wyczuwalne dwa przyciski. Górnym zarówno przełączamy utwór wstecz, gdy przycisk przytrzymamy, jak też i zmniejszamy głośność. To jest ten klawisz minus. Drugim przyciskiem analogicznie przełączamy utwór na następny oraz zwiększamy głośność. Co ciekawe, podczas przychodzącego połączenia, jeżeli chcemy je odebrać, musimy dwa razy tapnąć dekielek w prawej lub lewej słuchawce. Tutaj są pola stykowe, dotykowe są po prostu. To samo, jeżeli chcemy później rozmowę oczywiście zakończyć, ale jeżeli nie chcecie odebrać połączenia, musicie przytrzymać górny klawisz, czyli ten do przyciszania przez około 1 sekundę. Tak samo, gdy podczas rozmowy będziecie chcieli wyłączyć mikrofon z jakiegoś powodu.
jednoczesne naciśnięcie obu klawiszy w którejkolwiek słuchawce, czyli wtedy przygłaśniania i przyciszania, wywoła nam asystenta. Jest to bardzo miły dodatek, bo asystent zawsze się tutaj przyda. Co dalej? Panele dotykowe, o których wspomniałem wcześniej, w zależności od słuchawki, pełnią kilka funkcji. Przytrzymanie każdego przez około 5 sekund wywoła Wam komunikat o stanie naładowania danej słuchawki. Podwójne tapnięcie w prawą słuchawkę, dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Podwójne tapnięcie w prawą słuchawkę odpowiada za odtwarzanie muzyki i pauzowanie, ale ten sam gest w lewej słuchawce wywołuje funkcję, która przepuszcza dźwięki z zewnątrz do słuchawek. Bodajże to się nazywa voice tool, czy jakoś w ten sposób. Bardzo fajna opcja, jeżeli ktoś do Was podchodzi, zaczyna coś gadać, no to w tym momencie dwa razy tap w lewą, dwa razy tap w prawą i nie musicie nawet wyciągać słuchawki, żeby sobie spokojnie z kimś porozmawiać. Jak wcześniej wspomniałem, prawa słuchawka jest słuchawką master przy podłączeniu stereo. Dzięki temu podczas rozmowy, gdy prawa słuchawka ma aktywny mikrofon, lewej możemy słuchać. Czyli sytuacja hipotetyczna. Dzwoni ktoś do Was, prawą słuchawkę wyciągacie, znaczy odbieracie połączenie, wyciągacie prawą słuchawkę z ucha i mówicie do mikrofonu bezpośrednio. I dzięki temu rozmówca Was będzie elegancko, idealnie słyszał, by the way. Tu jest właśnie mikrofon, więc możecie mówić naprawdę cichutko w autobusie, w tramwaju, w pociągu do jednej ze słuchawek i dźwięk będzie spokojnie, rozmówca Was będzie naprawdę dobrze słyszał. Oczywiście w większości słuchawek bezprzewodowo-kanałowych, gdy stacja się rozładuje, słuchawki nie wyłączą się automatycznie po ich schowaniu. To jest duży, duży minus. Trzeba je ręcznie wyłączyć przyciskiem, który normalnie przygłaśnia. Producent podaje, że zaledwie 15 minut stacji dokującej pozwala na godzinę słuchania muzyki, więc opcja ta jest jak najbardziej dobra przy tak dużym komforcie noszenia słuchawek. Teraz coś o dźwięku, bo już się troszeczkę rozgadałem, zresztą jak zawsze. Słuchawki mają konstrukcję opartą o przetworniki armaturowe. Posiadają dość dobre basy jak na armatury, ale szczerze jest ich jak dla mnie niewiele. Słuchawki, które ja przynajmniej zabieram na zewnątrz, jak dla mnie muszą mieć tego basu wystarczająco dużo, bo z reguły, jeżeli basu jest dobrze w środku, to na zewnątrz, jak gdzieś wyjdziecie, tego basu może być za mało. Wydaje się, że słuchawki grają dość równo, góra nie syczy, średnica jest leciutko wycofana, jakby troszeczkę pod kocem. Denerwuje mnie w tych słuchawkach strasznie brak protokołu Bluetooth w standardzie, chociaż aptX, nie wspomniając już o najlepszym, czyli LDAC. No, słuchawki, które są armaturowe i które nie posiadają tych dodatków, powinny no niestety kosztować jak na moje mniej. Ale to jest, szczerze mówiąc, praktycznie jedyna niewielka wada, jaką w tych słuchawkach znalazłem. Pomniejsze wady, jak widzicie, po prostu trzeba naprawdę przyłożyć się do chowania tych słuchawek, bo one lubią z człowiekiem walczyć. No i oczywiście ten taki przydźwięk, jak chodzicie, jak za mocno stąpniecie, to tak słychać ten dźwięk. Głośność nie jest dla mnie do końca zadowalająca, jak na konstrukcję, która działa przez zaledwie 5 godzin. Tutaj mogłoby być lepiej. Sam fakt, że jestem w stanie słuchać na 100% i nie przyciszać tych słuchawek, no niestety nie napawa tutaj optymizmem. Dla większości ludzi jednak to wystarczy, bo ja słucham dość głośno muzyki niestety. Co dalej? Jeżeli nie lubicie basów, te słuchawki są dla Was. Jeżeli lubicie basu, dajcie sobie lepiej spokój i poszukajcie dalej. Tak bym ten produkt w skrócie do Was streścił. Nada się naprawdę gdziekolwiek na zewnątrz, do siłowni, do uprawiania sportu, spacerów i wszystkich innych takich aktywności. Tak jak mówiłem, dla ludzi, którzy nie są zbyt za pan brat z basem. Więc tak, jedynym, tak jak dla mnie, co ratuje te słuchawki, to jest wygoda. One siedzą po prostu pewnie, solidnie w uszach, nie mają najmniejszej tendencji do wypadania. Jak je raz włożymy na początku, tak siedzą do momentu, gdy skończymy słuchać muzykę, nie ma najmniejszego powodu do poprawiania tych słuchawek. Tak więc przejdźmy sobie do podsumowania. Tak więc podsumowując, dla kogo są te słuchawki? Słuchawki te zdecydowanie dedykuję ludziom, którzy nie lubią zbyt dużej ilości basu w dźwięku. Słuchawki Piaton naprawdę są delikatne w odbiorze. Bas nie dominuje, jest tam, ale jest taki trochę skryty i delikatny.
Też dla osób, które bardzo lubią słuchać muzyki podczas uprawiania sportu, słuchawki te dzięki specjalnej konstrukcji i tym wypustkom, które widzieliście, bardzo dobrze trzymają się uszu. Nie ma najmniejszego problemu z jakichkolwiek wypełzaniem czy wypadaniem tych słuchawek. Raz i włożycie do ucha, siedzą cały czas. Przede wszystkim też dla ludzi, którzy dotychczas mieli jakieś problemy z łącznością, słuchawki Piatona naprawdę mają genialne połączenie. Nie doświadczyłem ani jednego przerwania dźwięku podczas całych tygodniowych testów tych słuchawek. Jeżeli bym miał ocenić te słuchawki na 10 punktów, dałbym mi taką ostrożną siódemkę, ale to jest raczej mój zdecydowany gust tutaj niż ogólna jakość słuchawek. Słuchawki są naprawdę bardzo dobre, tylko tak jak mówiłem, musicie mieć określony gust muzyczny, po prostu niedużo basu, dość dobra szczegółowość dźwięku. No i to chyba tyle w takim razie. Zapraszam do subskrybowania kanału, cały czas się rozwijam, przekroczyliśmy już 100 subskrybentów, za co bardzo serdecznie wszystkim obserwującym mój kanał dziękuję, bez was nie udałoby się tego dokonać. Tak więc zapraszam do kolejnych filmów, niedługo na tapetę weźmiemy coś innego, w zasadzie inną firmę, również słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe. Dodam tylko, że będą to słuchawki firmy, której nie spodziewałbym się, że kiedykolwiek kupię. Mam nadzieję, że to was zachęci i zaciekawi. Trzymajcie się, na razie.